Dzień dobry. Sezon na zioła ogrodowe w pełni. Zbieramy je, suszymy, ale warto ich zjeść świeżych właśnie teraz jak najwięcej prosto z ogrodu. Pokażę Wam dzisiaj prosty przepis, który może część z Was je codziennie, może część o nim przypomnę, a może część po prostu się zainspiruje i dzięki temu będzie jadła więcej tych świeżych ziół z ogrodu. Taki na śniadanie szybki. Zapraszam. A bohaterem dzisiaj jest serek z ziołami. Pokażę Wam, jaka kombinacja najbardziej smakuje mojej rodzinie. Jest to szczypiorek, pietruszka naciowa, burak liściowy, rukola i najważniejsze, dużo oregano. Zbieram też kwiaty szczypiorku, one są lekko słodkie i dobrze komponują się z resztą składników. Witajcie w mojej kuchni. Oczywiście oprócz ziół w skład tego serka wchodzą też serki. Ja używam serka poznańskiego, naturalnego i serka naturalnego też Twój smak. Dlaczego je łączę? Dlatego, że ten wydaje mi się troszkę zbyt kwaśny, ale ma mniej tuszy nasyconych, a o to też dbamy w diecie. Ten ma za to więcej, jest bardziej kremowy, ale ich połączenie daje idealną konsystencję w połączeniu z ziołami dla mnie. Dlatego je zawsze mieszam razem. To nie jest reklama, po prostu mówię Wam, jak nam smakuje. Do tego jest sól i pieprz, dwa ząbki czosnku, które będą przyciśnięte przez praskę i parę ziarenek czarnuszki już na górę serka. Najpierw wpłuczę wszystkie zioła. Ich ilość jest zależna od Waszych preferencji, jak dużo chcecie do serka ich włożyć. Ja raczej preferuję zioła z serkiem niż serek z ziołami, dlatego jest ich sporo. Następnie wybieram tylko kwiaty szczypiorku, a całą resztę przekładam na deskę i będę wszystko razem siekać. Następnie mieszam ze sobą wszystkie składniki. I oczywiście ten czosnek przeciśnięty. Teraz przygotowuję bułki. To są nasze takie piekarniane obwarzanki, tak to się nazywa. Przekrawam to na pół, daję troszeczkę masła na rozgrzaną patelnię grillową i będę podpiekała tylko tą wewnętrzną stronę bułki. Pozostało już tylko nałożenie serka i udekorowanie. Pikantny smak czarnuszki bardzo pasuje mi do tego serka, ale nie nakładam jej zbyt wiele, bo ona potrafi mocno zdominować. Na końcu kwiat szczypiorku. Gotowe. Na to śniadanie nikogo u nas nie trzeba wołać, wszyscy uwielbiamy. Ja zawsze jak zjem taki serek, mam takie poczucie takiego kopa witaminowego na cały dzień. Napiszcie, czy Wy też robicie takie serki, jakie są Wasze ulubione kompozycje ziół do niego. Jeśli lubicie, jeśli chcecie, zapraszam na kolejne odcinki. Za dziś dziękuję i do zobaczenia. Cześć!